Dobry wieczór, dobry wieczór. Patrzę, patrzę, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo znów dzisiaj w jakimś takim hamoku, spóźnieniu, rozgorączkowaniu. Gdzieś tu lampa, krzywo, wszystko źle. Ale mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie łącze zrywało, bo patrzę, jest pięknie, jest pięknie. Na tych promieniach słonka prawdopodobnie to wszystko tak się dobrze propaguje. Dobry wieczór. 140, 154. spotkanie, prawie nocą o fotografii i podróżach, czyli wokół grupy, fotografowanie w podróży. Gdyby ktoś nie wiedział, to ja się nazywam Piotrek Trybalski, prowadzę Akademię Fotografa w Podróży w grupę od 2015 i tak się tutaj spotykamy i sobie z dzióbków spijamy. A co, a propos spijania, zanim dzisiaj się rozpocznie, zanim wszystko opowiem, co będzie, ale dzisiaj jest fajny odcinek. Dzisiaj pokażę Wam takie zdjęcie w prześwietleniu. A słuchajcie, a na koniec Wam olśniło mnie tak, no, totalnie, wokół tego stwierdzenia kręciłem się wokół tej tezy kręciłem się przez chyba lata i ostatnio ją skrystalizowałem i, i muszę się z wami nią podzielić I myślę, że to wszystkim nam bardzo dużo da mi dużo dało naprawdę jak sobie to uświadomiłem coś fenomenalnego Tradycyjnie wpisujemy miasta, witamy się, dzień bry, dobry wieczór, Dariusz z Gliwic, Kuba z Krakowa, e, Ania z Gliwic, coś dziś ten Śląsk strasznie, znaczy bardzo dobrze, Justyna z Poznania, Ania z Wyszkowa, jak tam ta powódź u was to już chyba nie ma, Ewa z Warszawy pozdrawia, Marcin, dobry wieczór, pierwszy raz na żywo, super, Daniel wita z Gdyni, cześć Daniel, e, Świder, czyli Leszek, Hania ze Sosnowca, chciałem powiedzieć ze Śląska, Pups, przepraszam z Zagłębia Beata z Warszawy jest Marek ze Szczecina, się kłaniam Irek z Nikiszowca, mówiłem, że Śląsk jest tak no Śląsk i Zagłębie, dzisiaj będzie reprezentowane pewnie, Lublin, Beata Karolina z New Hampshire, czyli z Nowej Huty o, a nie mówiłem, Dariusz Kawecki jest, proszę bardzo, z Gliwic, Dareczek super, Dominika z Warszawy Maryla z, z, z Halny w lutym, no kurde, dzisiaj to było ciepło święty panie z Bielska Białej, Grzegorz z Wrocławia, z Dolnego Śląska, cały czas Śląsk. Piotrek się kłania z Szamotu, Tomek się kłania z Krakowa, Adam z Gdańska, Ela z Łodzi, Marta ze Skierniewica. Co ty robisz, Marta, w Skierniewicach? I teraz pewnie to pisać. Mieszkam. Jurek się kłania ze Świebodzina, Ewa. Y Koszulka ładna, czy to gwiazda śmierci? Tak, no hello, hello. Proszę państwa, druga część diuny. Już patrzę na zegarek z niepokojem, to chyba za tydzień. Yy, Grzegorz z, Jaswa, z Jasła, Zbigniew z Ładnej, do Brusia, z Walencji, Zbigniew z Piotrkowa, Bolesławiec, Iwona, cześć, Adam z Gliwic, wuala, Włodek z Bafla, Włodek, co robimy ze zdjęciami? Nie odzywasz się, nic. Płońsk Mazowieckie kłania się Joasia, Krzychu się kłania z yy, aha, z Chorzowa, ale rodem z no mówiłem w się śląsk... Renata wita wszystkich z Saskiej Kępy, ale na Sa o, czekaj, czekaj, to wy jesteście gdzieś na Saskiej Kępie z, z myszą gdzieś po, pod, pod nosem. Yy, bytom, o, nie mówiłem. Jamak, Makaj, Marek z Tykocina, jak ktoś pierwszy raz, to piszcie od razu, to jest istotne. Marek z Warszawy, powoli się rozkręcamy, jest nas coraz więcej, jest nas coraz więcej. No tak. Słuchajcie, zimy już nie będzie. Zimy już nie będzie, a taką miałem ochotę w lutym zrobić, kurczę, plener zimowy na szeroko rozumianym, nie podhale szeroko rozumiane, ponidzie precyzyjne, na ponidziu. Ech. Jasna, przyjdzie szybko, yy, Włodek oglądamy, komentujemy, tylko kiedy? Dobra, napiszę. Kinga z Krakowa się kłania. O proszę, Jana Wandy pisze, Ewa ciekawe gdzie Renata? No właśnie, Saska, nie jest wielka, więc gdzieś blisko. Yy, dzisiaj dzisiaj będzie fajny odcinek, bo dzisiaj będzie intensywnie, będzie dzisiaj prześwietlenie yy, z, no, z fotografem, Jak, czy ja go wam pokazywałem kiedykolwiek? Nie, nie pokazywałem go. pokazywałem album z, taki zbiorowy z, z Wenecji, w którym on też był fotografował, yy, ale go nigdy Wam nie pokazywałem, jego fotografii. A szkoda. Yy, Georgi, Georgi Pinkasow z, z, z uzbeckimi korzeniami, w Rosji urodzony w 70-latek, 53-4 rocznik, 53. Ale to o tym za chwilę. Wita się Elżbieta z Wrocławia, mm, Krzychu z Dolinek. Także tak. Przystanek przed street, streetem w Neapolu. O, proszę. Ziomalki, ziomalki. Mm, no to wy sobie dziewczyny dam podyskutujcie. Będę miał dzisiaj dla Was dzisiaj trzy fotoreportaże omawiamy. Mam kilka inspiracji. Jedną prośbę, o właśnie, dobrze sobie przypomniałem, że tą prośbę muszę tutaj skopiować, żeby od razu Wam. O, bo potrzebujemy kogoś wesprzeć dzisiaj w taki sposób, w taki sposób widowiskowy. Fotograficznie wesprzeć, no tak, można tak powiedzieć, że fotograficznie też. Tak, tak, fotograficznie też. No. Gdzie tu jest kopiuj link, o dobra, to już mam wpisane. Czeszowice witają. Piotrek wrócił od lekarza. Mam nadzieję, że wszystko ok, mm, Także tak. Yy, dobrze, dobrze, dobrze. Więc czy fotoreportaże omawiamy wasze zdjęcia dzisiaj? Co ja tam mam. Mam kilka inspiracji, fotograficznych i książkowych i nie tylko. Także, no, dzisiaj będzie się działo, będzie się działo tradycyjnie, będzie się działo. Pozdrawiam Ania z Warszawy. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Jak mówię moja nochcielka z geografii, Trybalski, dobrze, bardzo dobrze, dostateczny. Siadaj. No i zostam geograf. Mm. Na złość. A co? To co, jedziemy. Słuchajcie, y pamiętacie moją, y moje zakręcenie na punkcie AI? W sensie zakręcenie w rozumieniu takim, że y kontestuję cały czas, że y krytykuję, że obawiam się, znaczy obawiam się złego. Czekaj, muszę krzesło zablokować. Obawiam się złego, obawiam się, że będzie źle wykorzystywana, że, że w fotografii będą podróbki. Zresztą już są, od czasu do czasu robimy aferę. Y no to zobaczcie to. No proszę bardzo, żeby nie być gołosłownym, zobaczcie to, gdzie to ja tutaj jestem. Eee... Monitor, boom. Co powiecie na to, żeby. A fanfary się włączyły, tak? No bo mieliśmy ostatnio Ech! konkursowego live'a i sobie nie wyłączam. E, ale to tak, fanfary to taki znak czasu. E, co powiecie na. E, 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 Generowanie filmu z tekstu. Wpisujecie jakąś sekwencję, zapytanie do Open jakiegoś czata GPT i dostajecie. Patrzcie. To jest film wygenerowany przez sztuczną inteligencję w 100%. No, jak to zobaczyłem, to mi troszkę szczena opadła. Yy. Tak sobie myślę. Rynek reklamowy chyba będzie mocna przecena na rynku reklamowym. O. To wszystko są filmy wykreowane przez sztuczną inteligencję. I powiem wam, to się w, po prostu nie chce być dosadny, ale nie mieści. To się absolutnie nie mieści. To się absolutnie nie mieści. To jest... No, ja bym się nie zorientował. To jest absolutnie perfekcyjne. Hmm. Takie tam kreskóweczki to pół biedy, tak? Ale, ale po prostu tak fotorealistyczne rzeczy są. Tak totalnie fotorealistyczne. E... No, szok. Jednym słowem, szok. Więc takie czasy nas czekają. Taka przyszłość nas czeka. Mam nadzieję, że to jakoś się da ujarzmić. Chodzi przede wszystkim o fejki, o deep o dezinformację, o podszywanie się, o podróbki o wszystkiego, bo, bo tak naprawdę to jest jedyna obawa. To, że ona sobie ten to, 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 ta sztuczna inteligencja, to generowanie mm, będzie działało i, i będziemy mieli foty i filmy i tak dalej. To się stanie, na to nie mam żadnego wpływu, trzeba żyć. Ale kurczę, m, obawa moja największa jest właśnie z tym, że może nam to troszkę namieszać, kiedy ktoś będzie jak dynamit, tak? Nobel go nie wymyślał po to, żeby wojny prowadzić, ale żeby cywilizacji pomóc, no to pomóc. Yy, drodzy. Kema, chyba tak się, nie wiem, kastylijski mam strasznie słaby, Kema Salvans, fotograf, mm, który sobie fotografuje różne fajne rzeczy. Polecam Wam bardzo serdecznie, żeby go odnaleźć sobie na Instagramie, a szczególnie, żeby odnaleźć sobie jego stronę internetową i zerknąć w świeżo wydany album Perfect Day, Perfect Day. On sobie upatrzył coś, co mi się strasznie podoba. Coś, co kiedy zobaczyłem, to od razu, o, tak, Janusz, jak nas oglądasz dzisiaj, to uśmiecham się do ciebie, on sobie upatrzył fotografowanie szeroko pojętego wypoczynku, takiego po angielsku, lezier w tej przestrzeni takiej nazwijmy to, przestrzeni przemysłowej, w takich miejscach, w którym no, dochodzi do jakiejś transgresji miejsca, obszaru wypoczynkowego i obszaru industrialnego, przemysłowego, jakiegoś, jakiejś infrastruktury, coś co się przenika. Fenomenalne zdjęcie, ale to po prostu zaje fajne, dawno mnie coś tak nie zachwyciło, jeśli chodzi o i pomysł i, i podejście. Bo to nie jest prześmiewcze podejście paroskie, tylko to jest absolutnie seriożne podejście reporterskie. Aczkolwiek no, z, z, z poważną tezą i z, poważnym, i z poważnym założeniem. Świetnie to wygląda, spójne bardzo, zwróćcie uwagę, że to jest bardzo, bardzo wizualnie spójne, jeśli chodzi też o sposób fotografowania, kolor i wszystko, i wszystko. I, i, no, I jest petarda. I proszę sobie go oglądać, proszę go zalajkować, śledzić. Kto ma ochotę, ja sobie pewnie zafunduję album, bo to też wydanie autorskie, żeby, żeby wesprzeć, ale żeby po prostu to mieć, bo z punktu widzenia kolekcjonerskiego to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Także tak. To jest wszystko Hiszpania. Co jeszcze tutaj mamy? Corrida Dzisiaj przeczytałem na w OutRidersie przeczytałem informację, że Corrida wraca do Hiszpanii. No we Francji się nie udało całkowicie zabronić walki byków na, na południu Francji. Do Hiszpanii, do Hiszpanii wraca podobno, bo były tam już przesłanki, żeby zabronić. No, Corrida jest czymś przerażająco fascynującym, bo to jest ogromna część kultury, no, można powiedzieć, hiszpańskiej, która się rozlała gdzieś też na, 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 na Amerykę Południową. Na Arte, nie wiem czy znacie Arte, jak ktoś nie zna to polecam, są świetne dokumenty, one się pojawiają na chwilę, na jakiś czas, krótkie zazwyczaj e, i znikają. Polecam e, Wam sobie znaleźć serię serii reportaży z Europy e, właśnie Corrida w Hiszpanii e, o kontrowersji. Polecam Wam zaglądnąć na stronę Julki Zabrockiej, która zafascynowana jest i Zainteresowana jest tym obszarem łacińskim, hiszpańskojęzycznym świata i świetny ten, ten reportaż o, o młodych y, y, matadorach, y, torradorach popełniła. Polecam go oglądnąć. Ja go widziałem w większej wersji. Tutaj tą edycję zdjęciową też bardzo mi się podoba. Zaglądnijcie sobie. Bo temat mówię, jest nośny, fotograficznie bardzo atrakcyjny i wizualnie, ale też mówię, całe to zaplecze i cała przede wszystkim podbudowa. Kiedyś u Ewa Ewart zaprasza, był dokument, o tym sobie przypomniałem w tym momencie, był taki dokument o młodym Torradorze, właśnie taki 90-lat i trzeba by to znaleźć, i jak znajdę to, to podrzucę. No i przede wszystkim książka mojego starego kumpla Janusza Kaszy. Które jest doktorem biologii zajmuje się motylami głównie. My byliśmy między innymi na Madagaskarze razem, byliśmy w, w, w Wenezueli razem i Janusz mieszka teraz we Francji i popełnił parę lat temu książka Corrida. taniec i krew. W związku z tym, że no jest z jednej strony naukowcem, z drugiej strony dziennikarzem, fotografem i, i ma zacięcie reporterskie, to ta książka jakby na swój sposób. Tłumaczy fenomen korridy. Eee, ja już nie udaje tutaj, że, że, że jego to wciągnęło, ale też po lekturze tej książki można sobie wyrobić własne zdanie. Ona nie przekonuje. Nieprzekonanych ani nie zmieni nikogo nikomu. Jak ktoś ma taki stosunek albo inny, to, to pewnie to niczego nie zmieni, ale da dużo informacji, skąd się to wzięło i, i na czym to polega. Polecam. Generalnie polecam. Polecam. Co jeszcze wam polecam? A właśnie, drodzy. Jest w Japonii taki szlak Shikoku Enro, nie wiem czy to się tak czyta czy nie, tak zwany szlak 88 e, e, świątyń, który e, prowadzi na odcinku 1200 km, idzie się to dwa miesiące mniej więcej. E, I tym szlakiem idzie moja koleżanka. I tym szlakiem idzie Aga, Agnieszka Kruk, zwana przyjaciół Ines którą może Ci kojarzyć, albo jak ktoś czyta napisy do filmów w kinie albo w serialach, to może kojarzyć, bo, bo jest scenarzystką, scenopisarką, scenarzystko-pisarką, pisze scenariusze, uczy scenopisarstwa, prowadzi warsztaty, no jest taką animatorką, kto ten bit pamięta jeszcze sprzed lat, to może ją w ogóle kojarzyć z telewizji e, i, i, i polecam Wam, żeby ją sobie oglądnąć. I zasubskrybować tutaj, I ja wrzucam, wrzucam, jej, wrzucam jej Instagram. Teraz, o na czat, więc sobie tam gdzieś go zakliknijcie i, za, i, i zaobserwujcie. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo by mi zależało, żebyście Adze dali wsparcie, takie po prostu. O, tak, tutaj na wesoło, żeby było: takie, żeby dała radę i sobie spokojnie ten szlak pokonała dwa, y, pokazuje zdjęcia Japonii, których ja po prostu w ogóle w życiu nie widziałem takiej Japonii, absolutnie nie widziałem takiej Japonii, bo jak my myślimy Japonia to Tokio, rzadko kiedy prowincja, albo jakaś Osaka, albo street, albo industrial. Y, a tutaj po prostu jest coś, czego ja nie, 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 nie widziałem i do tego was zachęcam. Ona codziennie robi shorts, y, storiesy, reelsy, o, tak to się chyba nazywa. Więc podglądajcie to i, 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 i dodawajcie jej tam dobrego ducha, dobrej energii. Zostawiła dzieci, zostawiła chłopa i idzie sama. No do, co za dziewczyna. Także tak, taka mała prywata. O 22.30 rozwiążę największy dylemat wszystkich fotografujących. Słuchajcie, będziecie mi dziękować, wspierać mnie kawą. Naprawdę. Wydarzą się rzeczy niesamowite po tym, jak zobaczycie ten film. Gwarantuję. Co jeszcze mam? Tyle. To co? Zaczynamy. Jesteśmy już chyba prawie, że w komplecie. Marta dołączyła z Karkowa, Małgosia z Mielna, Ewa z Warszawy. Hmm. Irek się roz, roz, rozpisał na temat eja i. I, i, I tym, że jak to nie będzie oznaczone, to się pogubimy między realem a wirtualem. No tak, 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 tak. Gdzie kanon w tym porównaniu? No to Wam powinno dać, bo ja porównuję yy, Nikona do Fuji, a nie do innych aparatów. Nie mówię, który wybrać, tylko jeżeli ktoś ma taki dylemat, a są takie dylematy, to ja je rozwiewam. Proszę, mówicie macie. Drodzy Państwo, yy, Georgi Pinka Pinkasow. Tak to się chyba czyta. Jego nazwisko zeuropeizowane. Tak jak wam wspomniałem, uzbeckie korzenie. Urodził się w Rosji. Przez wiele lat pracował w Rosji. Pracował w Mosfilmie. Pracował w Mosfilmie jako fotograf. Mosfilm to taka ogromna agencja, która robi filmy radzieckie. Jeszcze ze czasów radzieckich. Był tam fotografem. I jego historia wygląda tak, że. Któregoś dnia wybrał się na premierę Solarisa Tarkowskiego. Tego Solarisa, tej adaptacji e, słynnej książki e, Lema. Poszedł tam, był z koleżanką, która nie dotarła, ale on, on, on poszedł i, i oglądnął Solaris i oszalał. Oglądnął Solaris i oszalał. E, spodobał mu się wizualnie ten film, no, wręcz w sposób niesamowity i postanowił po prostu. Fotografować w stylu obrazów, yy, które w, u, u tego Sztarkowskiego w Solarisie sobie zobaczył. Efekt był taki, że mnóstwo znajomych biło mu, biło mu brawo, bo rzeczywiście te zdjęcia przypominały. Yy, w końcu trafiły do samego, yy, trafiły do samego Tarkowskiego, który, któremu się te zdjęcia Jakoby miały spodobać, i został zaproszony przez Tarkowskiego, żeby do, do robić zdjęcia yy, w sensie na planie do. do Stalkera, jego, jego, co, 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 jego jakiegoś kolejnego filmu. Ale e, jak zobaczył Tarkowski tego te zdjęcia, to się trochę był zawiódł i powiedział mu coś w stylu takim, że no kurczę, że on powinien fotografować ten decydujący moment. Te zdjęcia no nie były to taka klasyczna reporterka decydującego momentu. Tak jak Henry Carter Bresson, Pinkasow w ogóle nie wiedział o kogo chodzi, no bo tak jak pisał potem, że, że no jakby w, tej, w tym Związku Radzieckim te wpływy zachodnie, szczególnie w obszarze sztuki, były w jakiś sposób ograniczone, no przecież u nas podobnie, no ale sobie wynalazł, chciałem powiedzieć, wygooglał, <grych> wynalazł sobie tego Bressona i, no i się zafascynował fotografią decydującego momentu. I Tarkowski powiedział mu jeszcze jedną rzecz. Kluczową rzecz, która była absolutnie no, dealbreakerem jego twórczości fotograficznej, w sensie Pinkasowa, mianowicie powiedział mu to, że w Rosji, w Związku Radzieckim będą zachodzić, zachodzą teraz zmiany i bądź aparatem, po prostu fotografuj tą zmianę, która się w Związku Radzieckim dzieje. I on faktycznie zaczął to fotografować. I teraz. Już jakby skracam tą historię, bo kto ciekaw, to sobie googlnie i poczyta biogram naszego bohatera, którego prześwietlamy. No, historia jest taka, że on mieszka w tym w Paryżu, ma zresztą już włoskie, francuskie obywatelstwo. Jest od 1992 roku członkiem agencji Magnum, czyli popatrzcie, jak zatoczyła historia koło, tak? Poznał Bressona, spoznał. No usłyszał od Tarkowskiego, jeszcze od Tarkowskiego usłyszał o Bressonie i, i, i potem no, w agencji Bressona został fotografem, więc to jest niesamowita historia, uśmiech od ucha do ucha. No i zaczął fotografować, no może w wielkim skrócie powiem, zaczął fotografować. Fotografuje tak, że mi opadła szczena jak zobaczyłem jego zdjęcia. Ale zaczniemy od zdjęcia, które jest nietypowe dla niego. Zdjęcie, które wykonał na bazarze w, właśnie w Taszkencie, kiedy sobie pojechał tam do rodziny z wujkiem, pojechał kupować jajka czy coś tam, i zobaczył takie targowisko z kurami, kogutami, i, i swojego Kodak, kodaczka założył, bardzo czułego na czerwony kolor. Kodak zawsze był czerwony na czerwony kolor, czuły. I sfotografował to ujęcie. I to jest, słuchajcie, zdjęcie, które jest absolutnie rewelacyjne z punktu widzenia kadru, z punktu widzenia technicznego. Tak kontrast z tym kolorem na pierwszym planie takiego znudzonego koguta, jakby wmontowanego, to wygląda trochę jak fotomontaż, z tym, z tą, z tym całym horyzontem głów, każda w inną stronę, pięknie rozseparowane, konturowe głowy, mieszające się ludzi i, 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 i kogutów, i, czy też kur, to chyba same koguty. E, absolutnie. No rewelacyjne zdjęcie świetnie świetnie wykonane powiem jeszcze raz i rewelacyjnie zaplanowane. On generalnie mówił że fotografuje zazwyczaj dużo robi powtórzeń wypracowuje kadr dosyć intensywnie tutaj zrobił tylko trzy zdjęcia na jednym kogut miał głowę wiecie że te kury tak szybko te głowy zmieniają w prawo w lewo miał w jedną stronę drugie miał zamknięte oczy i jedno zdjęcie tylko udało się takie uzyskać, gdzie kogut ma głowę w odpowiednim kierunku, oko ma otwarte i wygląda to naprawdę, naprawdę fenomenalnie. I rzeczywiście, i rzeczywiście, mm, mm, no, rzeczywiście zdjęcie jest świetne. Pokazuję wam to zdjęcie też z tego powodu, żeby no, przede wszystkim pokazać, jak działa kolor, prawda? To zdjęcie w czarne bieli by w ogóle nie działało. Tutaj taki sposób przedstawienia tej rzeczywistości, zagranie z kolorem, w sposób fenomenalny. I nie jest to zagranie, bo tutaj się pojawiają takie zdjęcia, na które ja niestety mam alergię i, i muszę poprosić naszą brać moderatorską, żeby nie dopuszczać fotografii, w których jest używany kolor selektywny, czyli ktoś sobie robi czarno-białe zdjęcia, a zostawia kolorowe, czerwone parasolki gdzieś tam tylko. No to jest niedopuszczalne absolutnie. Jest niedopuszczalne z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie jest fotografia, tylko grafika, fotomontaż. Po drugie, no jest to tak naprawdę pokazanie porażki fotografa, bo jeżeli fotograf musi używać takich środków wyrazu, żeby nam swoją ideę fotograficzną pokazać, czyli nie sfotografować, tylko sfotomontować, no to znaczy, że przegrał. To znaczy, że nie potrafi. Tutaj mam przykład fotografa, który wygrał, który potrafi, który w sposób perfekcyjny pokazuje nam, jak działa kolor fotografii, jak się kolorem posługiwać bez sztuczek fotomontaży w Photoshopie. Więc polecam Wam sobie wziąć to do serca i nie chodzić na skróty w fotografii. AI jest chodzeniem na skróty. Ja myślę, że większość fotografów, tych, który, dla których liczy się. Efekt, a nie liczy się droga, no, wylądują w AI i będą sobie te, będą sobie te grafiki foto, fotopodobne tworzyć, zachwycać świat, zdobywać linki i lajki na Instagramie. Pokazywałem wam takich fotografów, którzy się zaprzedali duszę diabłu i, i poszli na skróty w taki sposób, bo niestety żyjemy w takim świecie, w którym liczy się efekt, liczy się to, co osiągamy, a nie sposób, w jaki to osiągamy. Doping jest tego przykładem najlepszym w sporcie, prawda? A w kulturystyce, w kolarstwie. E, polecam Wam świetną książkę Davida Walsh'a o, o, o Armstrongu, e, który dla mnie jest po prostu skończonym człowiekiem, i, i, i jego wszelkie działania charytatywne niczym mu nigdy nie pomogą. Jest po prostu złym, skończonym człowiekiem, ale to taka na marginesie. Ale jakby jest ta sama idea. Chodzenia na skuruty. Tu nie ma chodzenia na skróty. Perfekcyjne zdjęcie. Ale chcę Wam pokazać coś innego. Chcę Wam pokazać yy, książkę i projekt yy, Georgia, który się nazywa Sidewalk. Yy, I to, jest, to są zdjęcia, które on w 1996 roku wykonał w, w, w Tokio. Yy, I to jest fotografia, którą po prostu zdobył mega, mega, mega popularność. Bo to jest. Forma fotoreportażu, której w zasadzie no, nikt w taki sposób nie fotografował, bo zdjęcia są artystyczne, są wymuskane kolorem, są piękne, są po prostu, no, tak jak to tutaj to, tą fotografię, którą w tym momencie widzicie, jest po prostu absolutnie no, zjawiskowa. Ale jednocześnie one są w jakiś sposób minimalistyczne, jeżeli chodzi o emocje, które przekazuje, z drugiej strony, czasami. Dziwne poczucie humoru na jego fotografii też można znaleźć. Nazywają, to takie określenie, reportaż artystyczny, a więc na, na, na potrzeby tychże fotografii, które tutaj yy, Pińkaszow sobie, yy, sobie przygotował. Ja na ten album poluję, on tam jest do wy, 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 wyłapania za jakieś 250-300 zł. Yy. I bardzo chcę go dostać, więc tam jestem gdzieś pozapisywany na, na komunikaty, że jak się pojawi, oczywiście w drugim obiegu już to, to będę, chciał sobie, nie, będę chciał sobie kupić. Uwielbiam, uwielbiam jego fotografię. Naprawdę żywą miłością y, to, w jaki sposób on się kolorem posługuje, w jaki sposób buduje sceny w oparciu o kolor, to jest absolutne mistrzostwo świata. Absolutne, absolutne mistrzostwo świata. Uwielbiam, po prostu. Także tak. Ech. Nasyćmy się. Tutaj jest kilka fotografii. To Tokio mnie, powiem Wam, wciąga. Kurczę, tak, tutaj z Karoliną i z, i, i, żeśmy, i, i z Andrzejkiem Karpińskimi, sobie, żeśmy sobie po, po ich podróży japońskiej porozmawiali. I tak myślę o tym Tokio, myślę o tym Tokio. Nie wiem, czy się nie zapiszę na jakieś tanie bilety. Jak się pojawią, to po prostu. Do tego Tokio, na, 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 na jakiś czas bym sobie chętnie wyjechał po fotografowi. Do Tokio, bo mnie Japonia do czasu, kiedy Ines nie zaczęła wrzucać tych swoich zdjęć japońskich z prowincji, to jakoś ta Japonia mnie nie przekonywała. No nie, nie wiem, nie wiem dlaczego. No po prostu nie przekonywała. Teraz patrzę na to nieco inaczej, ale Tokio mnie aż, aż coś się we mnie dzieje, żeby tam pojechać, żeby tam fotografować. Kurczę. Także tak. No. Dobra, tyle mamy. Co, co to jest? Jaro się odzywa. Jestem, jestem, tylko zapomniał się przywitać. Tak, tak, tak. Elżbieta poleca Barta Pogodę sprzed 10 lat. Tak, to znam. Leszek wita z tych. Spyskowic, Łuden Małgorzata się zwierza, że znakomite. Marta mówi, że dobrze, że o tym mówi, że masz takie zdanie. To a propos chyba tych moich przekrętów, w sensie przekrętów, o których mówię. Przejście z analogu na cyfry było podobnym skrótem jak teraz przejście na AI, a nie zgodzę się, bo, bo tak naprawdę no, zmienił się nośnik tylko. Zamiast zapisywać na, na negatywie i wywoływać to, zapisujemy na no, przez, w pliku od razu, tak już idąc na skróty, Ale jakby sama idea fotografowania się nie, nie, nie zmieniła, no, jakby nie zmieniamy tutaj. Oczywiście no, były różne negatywy, inaczej się fotografowało na Velvi 50, inaczej na Kodaku Profoto, moim ulubionym, inaczej Aqua Robiła i Fujiki jeszcze całe te astie, prowie i tak dalej miały inne kolory. Więc tutaj to, co my teraz w cyfrowych aparatach możemy sobie, ktoś ma Fuji na przykład, ustawić emulację koloru, ale nie było tam oszust. Marcin pisze, że przesadzam. Pawlik Marcin. Fotografia jest pełna oszustw i chodzenia na skróty. Znaczy, ja o tym będę dzisiaj mówił na koniec dnia. To jest w ogóle jedno wielkie oszustwo. Tylko, że my się umawiamy na pewną konwencję, yy, która której nie ma fotomontażu, prawda? I tyle. A, a AI to nie jest przede wszystkim fotografia. To jest, to jest tak jak ktoś. Y, oglądam taką y, artystkę na Instagramie, która y, ołówkiem rysuje fotorealistyczne portrety. No, są, jest tak portret narysowany, że myślimy, że to jest czarno-białe zdjęcie, prawda? No i super, ale teraz to coś takiego będzie można kliknąć sobie, wpisać trzy zdania i będziemy mieli to gotowe. I, i no, to nie jest twórczość, to nie jest, dla mnie to nie jest żadna sztuka, tutaj nie ma autora, w żaden sposób nie ma autora. AI żywi się czymś, co zostało, czym został wypełniony, nauczony. To, to nie jest tak, że wyobraźmy sobie, że AI byłoby czymś, że ty musisz sobie stworzyć bazę zdjęć do tego, żeby użyć algorytmu, żeby z tych twoich zdjęć powstał obraz. O, wtedy bym się zastanowił, jak na to patrzeć, ale nie bazy wypełnione darmowym obrazem, z których coś się generuje, absolutnie się z tym nie zgodzę, nie. Nie. No, absolutnie. Welwia no. tylko welwia. Dobra, jedźmy dalej. Od czego zaczynamy dzisiaj? Od fotoreportaży. Dzisiaj będzie długo. Zaczynamy od fotoreportaży. Małgosia yy, nam taki oto materiał tutaj dała. Mielno, fotograficzny zapis znikającego świata. Miałam wielkie szczęście wypływając w ten dzień z rybakami, bo to był ostatni ich połów na jeziorze Jamno my, sobie zobaczmy. Dobra. Pierwszy komentarz zobaczę. Fajnie, tylko ryb mi brakuje. To jest bardzo, bardzo mocne i ważne zdanie. A my tutaj o sobie o, zobaczmy go w Lightroomie. Dobra, ja Ci, ja ci pokażę coś takiego. Znaczy, ci, nie, nie, autorce, nie Małgosi, ale, ale w ogóle wszystkim, tak? Żebyśmy sobie mogli pewne rzeczy uświadomić. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? To są takie same zdjęcia. To są zdjęcia o tym samym. To są zdjęcia, które są, w których konstrukcja kadru jest praktycznie taka sama, te szczególnie. Bo ten tor, ten sam budynek to po prostu bardzo, bardzo przyciąga bardzo przyciąga wzrok. Prawda? I tak jak pierwsze zdjęcie i ostatnie zdjęcie jest fajne, yy, i ono trzyma się kupy, tak z tych zdjęć, które tutaj zaznaczyłem. No trzeba by coś wybrać. To z kotem jest super. Tu masz y, to z kotem super. To tutaj y, na tej drezynce y, rzeczy sklejone wszystko z budynkiem. Bardzo nieczytelne. To bardzo fajne zdjęcie jest. Ale te dwa. Pan z przodem, pan tyłem. Y, to już mi jakby nie, nie, nie bardzo jest mi to potrzebne. Czyli co mamy? To. Tak. Te cztery zdjęcia są w tym wszystkim bardzo, bardzo fajne i do całego konspektu pasujące jak najbardziej. Yy... Marek pisze: Trudno zrobić różne kadry na małej łódce. No a kto każe robić kadry cztery na łódce? Wystarczy jeden na łódce, tak jak tutaj wybrałem. Rybołówstwo to nie tylko pływanie na, na łódce. Ja się zapytam, gdzie jest detal, gdzie jest zbliżenie, gdzie jest trud, gdzie są ryby, prawda? E, to zdjęcie niepasujące zupełnie. E, w zupełnie innej stylistyce, w kwadrat nagle się pojawia, nie wiemy dlaczego. E, o niczym, jakby nieczytelne w sensie o niczym. Konstrukcja metalowa, geometryczna i pochylony nad nią pan, gdyby je wyrwać z kontekstu, to w ogóle nie byłoby wiadomo o niczym. Oczy. Więc. No, niestety ten materiał dobry nie jest, mimo że dobre chęci i, i pomysł. Trzeba by tu po prostu dofotografować. Ja będę na samym końcu, po tych wszystkich trzech materiałach, które mówię, pokażę Wam taki, powiedzmy, no, taki. Książkowy, fotoreportaż krótki i, i myślę, że więcej rzeczy Wam tu wytłumaczę na to chwilę, tylko tyle, że trzeba by po prostu więcej pofotografować, znaleźć więcej rzeczy, mieć zbliżenia, żeby można było przebić taki krótki materiał, żeby, żeby to nie były tak bardzo podobne kadry obok siebie, szeroki, 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 żadnych zbliżeń, zbieżna perspektywa i jeszcze łódki, plus tory to wszystko no, wprowadza taką totalną monotonię. Nie ma tego zróżnicowania, a zróżnicowanie jest nie tylko po to, żeby było formalnie zróżnicowane, ale żeby ta historia po prostu się czytała w taki sposób literacki bardziej. Tak? Reportaż, fotoreportaż to jest to samo co reportaż, tylko za pomocą zdjęć opowiedzianych. Także tak, uratować się tego nie da, da się wybrać, ale chyba, że masz więcej zdjęć, to możemy się pomy pomyśleć. Dobra, yy, to była Małgosia, to teraz mamy Maksymiliana. Maksymilian zrobił nam tutaj taką rzecz. Reportaż ślubny zrealizowany w sierpniu 2021 roku w górach Karpat w Ukrainie. Ceremonia weselna zorganizowana była na wzór dawnych ceremonii huculi wraz z lokalnymi strojami, tradycjami oraz muzyką tej grupy etnicznej. No to zobaczmy. Dobra. I co my tutaj mamy? To zacznijmy od, 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 tradycyjnie od powtórzeń, bo to jest wasza pięta Hillesowa, czyli zdjęcia o tym samym. Para na koniu, para na koniu, para na koniu. Popatrzcie na to i spróbujcie mi wytłumaczyć, co więcej można opowiedzieć zdjęcie. To zdjęcie jest super i to powinno zostać. To. Świetnie. Tutaj troszeczkę pan tutaj ten tak trochę dachen burn zrobiony dach troszkę rozjaśniony za bardzo, ale to jest mimo wszystko fajne i to powinno zostać. Ten pion bym sobie podarował, bo jest jakby nietrafiony. Tutaj w ogóle jest całość nieczytelna i no, nawet nie ma o czym gadać. To zdjęcie jest po prostu z tego wszystkiego najlepsze. Nie kupuję tego plasetu kolorystycznego. Naprawdę w, w takich materiałach fotoreporterskich. No, 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 jeden argument, niech mi ktoś da że ten preset taki powinien być tu użyty, no ja, ja go nie odnajduję no nie, 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 absolutnie nie normalnie to fotografujcie, nie ma naprawdę sensu co jest super, otwarcie otwarcie jest świetne, bo można się domyśleć, że tutaj coś się zaczyna, bo tu jakaś jest coś ozdobne i tak dalej, oni sobie, sto, sobie stoją tyłem, fajnie e, i to jest fajne, bo mówię teraz co mi się podoba to zdjęcie jest fajne, to zdjęcie jest super, ale to jest zdjęcie idealne na koniec, ale zaraz opowiem jaki jest warunek. To sobie już jużśmy mówili, że to do kosza. To jest fajne, to do kosza, to jest bardzo fajne i to jest rewelacyjne. I to jest rewelacyjne. I teraz tak. Gdybyśmy sobie tak. Momencika. Gdybyśmy sobie tak, to podarowali, to podarowali, to dali na koniec. To dali tu, to dali tu. Ok, brakuje nam trochę zdjęć, ale ta historia jest fajna, fajnie się zaczyna i fajnie się kończy. To zdjęcie byłoby super, bo tu ci ostrość uciekła, ale paradoksalnie to jest zaletą tego zdjęcia. Jeżeli ten kadr byłby zrobiony w taki sposób, no popatrzcie jak te dwa zdjęcia ze sobą współgrają. O, tak? Popatrzcie jak te zdjęcia bardzo fajnie ze sobą współgrają. Rewelacyjnie. I, i, I mówię, i to mogłoby tak zostać, nawet z tą nieostrością. Gdyby tam jeszcze w tej ostrości było coś weselnego bardziej, mogło to by być fajnie jeszcze zrealizowane. Ale te, mówię, te dwa zdjęcia mogłyby zostać. No i taki z tego morał, że w tej formie, w tej, w tej formie ten materiał po prostu wygląda naprawdę fajnie, tylko nam brakuje oczywiście jeszcze zdjęć, żeby ich było więcej. Czy ja wszystkie dobre, dobrze wybrałem? Jeszcze, A na koniec ten, o, także tak, yy. super. Ewa pyta mnie. Hmm, Trybak, zrobiłbyś lekcję w kursie, jak się używa do edycji, jak się używa Lightrooma do edycji, żeby zrobić, przedstawiając fotki. W kursie Lightrooma jest wszystko pokazane, jak zarządzać bibliotekami, jak se te fotki przedstawiać, więc zaglądnijcie sobie do kursu Lightrooma, Tam wszystko jest. Piotrek pisze, że szkoda, że na parze uciekła. No właśnie nie do końca yy, szkoda, bo. To jest zdjęcie, które właśnie nie zamyka materiału, daje nam pewien znak zapytania na sam koniec tego reportażu. Pokazuje nam, pokazuje nam pewną, pewną, pewną dwuznaczność, i mnie się po prostu to rozmycie podoba. Może fajniej by było, jakby tam był świat za tym rozmyciem weselny. Chociaż przez to straciłoby spójność pierwsze zdjęcie i ostatnie, ale mówię, ten materiał, popatrzcie, tak wyedytowany na sześć na zdjęć, jest w tym momencie spójny. Ta historia jest na swój sposób liniowa, bo śluby są y, zazwyczaj liniowe, tak? W sensie coś się zaczyna i coś się kończy. Trudno tutaj z, liniowość. Y, czasową jakoś tam załamać szczególnie, no bo trudno, żeby na ostatnim zdjęciu pan młody zakładał pani młodej pierścionek, a na pierwszym miał noc poślubną, prawda? No jednak ten scenariusz jest według pewnego schematu i tak powinien zostać. No niemniej jednak mówię, w tym, w, tym, w tym wymiarze tak to ucięte, tak to wyedytowane moim zdaniem jest, jest, jest super. Nawet ta szóstka to się broni w, tym, w, tym, w, ten, w ten sposób pokazane. I ostatni materiał, który dzisiaj omawiamy. Gdzież Gdzie to jest? Tu. Proszę, ja sobie tutaj. Podglądam technikalia, żeby mi coś tu nie uciekło. Widzę, że tu jakaś była awaria malutka. Troszkę tam pewnie poskakało. Yy. Yy. Elżbieta. Elżbieta wrzuciła nam imprezę, byłem na tej imprezie w 2006 roku. Och. Wracamy do Gwatemali. Ja już o tym mówię. trąbię, pandemia trochę. Ale wracamy do Gwatemali. Majańskie święto. Przed dwoma laty w lutym przypadał Majański rok. Wajep, nie wiem jak się to czyta. Byłem uczestniczką obchodów tego święta w wspólnocie kobiet skupionych wokół duchowej przywódczyni pani Nan Amali. Uroczystość przejścia z Starego w Nowy Rok trwała wiele dni i była wspólnym przedsięwzięciem całej grupy kobiet, które często przemierzają duże odległości pieszo, by dołączyć, przycięć się do wzbogacenia ceremonii. Każdy dzień to hołd i podziękowanie dla ognia, wody, matki natury, przodków, dopiero w ostatnim dniu będącym swoistą kumulacją. W ceremonii uczestniczyli wszyscy członkowie wspólnoty Majów w danym terenie, także mężczyźni i dzieci oraz zaproszeni goście. Po tężnej dawce duchowości, wzruszenia modlitw jest czas na zabawę i wspólne biesiady. No to sobie zobaczmy to. Dwa zdjęcia, które zupełnie nie pasują. To są te dwie foty. Pierwsza, ta nad jeziorem Pana Hachel, to jest zupełnie z innej beczki. W ogóle jest historia, która się dzieje w jakimś miejscu wokół jakiejś ceremonii i nagle mamy Panie nad Wodą, które. Ja wiem, że tam jest to część tej ceremonii i coś tam sobie robią, ale ja tego nie kupuję. To mi się w tym materiale nie klei w ogóle. W ogóle mnie... ty wiesz, ty tam byłaś, Ty znasz znaczenie tego, rozumiesz znaczenie tego i tak dalej, ale mi się to nie klei. A drugie z fleszem zupełnie już w warunkach innych oświetleniowych mi się nie klei wizualnie, mimo że merytorycznie może jakoś tam być. To jest jedna sprawa. Czyli te dwa zdjęcia byśmy sobie wyłączyli. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało bez tych dwóch zdjęć. Mm. O, mm. super zdjęcie otwierające, w ogóle fajnie, bo ma tą zaletę zdjęć otwierających ja o tym bardzo często mówię że do końca nie wiemy o co chodzi. Jest atrakcyjne wizualnie. Jest merytoryczne, bo później się jakby broni to zdjęcie. My na początku jeszcze nie wiemy. Oczywiście czytaliśmy opis, więc wiemy o co chodzi, ale nie, nie, nie rozumiemy i zachęca do tego, żeby kliknąć dalej. Absolutnie tak. No, mi tu brakuje takich, takich typowych reporterskich kadrów. To jest reporterski kadr i bardzo fajny. No, to jest reporterski kadr, a reszta to jest, taka, to jest takie spoglądanie gdzieś z boku, bardzo. Szczególnie tutaj to widzę, no bo rozumiem, że kobiety wokół ogniska chodzą, tańczą. Ja to widziałem, bo nie wiem, czy to jest w, w, jakiej, w której to jest w wiosce. Ja to widziałem w innym miejscu. Może nie, nie z sensu stricte przejścia roku, tylko ten obrządek taki majański w, 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 widziałem w, w Chichi Castenango i jakby mniej więcej wiem jak to wygląda, co się dzieje wokół tego ognia, e, więc tutaj jest pole do popisu, żeby sobie zawalczyć, to jest fajne, no ale to tyle. No tutaj to też jest jakaś absolutna dla mnie przypadkowość. No nie 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 widzę tutaj tego, w ogóle nie widzę tego. Nie, 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 no. Nie wiem o co chodzi no, przypadkowe zdjęcie zupełnie tutaj y, z tym ogniem jakaś forma zbliżenia w sensie jakiegoś kadru bliskiego y, byłaby udana tylko może inaczej trzeba by to sfotografować po prostu więc no, nie bardzo jest tu z czego ułożyć. Na pewno tym zdjęciem bym nie kończył materiału bo to jest y, bo to jest y, zdjęcie które gdzieś w środku o, powiedzmy tak może mogłoby być. Y, jak myśmy sobie to wyrzucili, no to nam zostaje to. Coś tutaj trzeba by dołożyć, coś trzeba by doszukać. Teraz to bardziej spójnie wygląda. Widzimy, że jest jakaś celebracja, coś się dzieje. No to zostawiam, bo jak to wywalimy, to już nic nie będzie. Ale tutaj bym sobie inny kadr bym w ogóle był w. w, 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 w. Także tak. E tak sobie to, tak sobie to, tak sobie to wyobrażam. No, trzeba by coś dołożyć. Może coś się masz, to możemy pomyśleć. Chętnie zerknę i, i, i jakby się udało, to coś bym tam po prostu jeszcze dołożył, żeby to spróbować zamknąć jakąś, jakąś spójną całością. No trzy zdjęcia, gdybyśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czy cztery zdjęcia, jakbyśmy tu wynaleźli, to, to, mogłoby, to mogłoby być. Także tak. Yy... Ryby inni wyłowili. No tak, ryby inni wyłowili. Hmm, szkoda, że ostrość na parze ucieka. Nie szkoda. Ewa, hmm, a tu było już. Hmm, Wygląda jak na automat. W ogóle, o czym my w ogóle rozmawiamy? Wygląda coś na automat. No. Ktoś robi zdjęcie, pokazuje zdjęcie, to zdjęcie ma działać. Ja uważam, że działa i czy to jest na automatem, czy, czy to zrobił, nie wiem, łokciem. W, jakie to ma znaczenie? Hello. Małgorzata pisze tak. Więcej zdjęć nie robię, bo już nikt nie pływa na jeziorze Jamno. To była ostatnia jednostka pływająca i ostatni połów chłopaków. U, mam jeszcze trochę kadrów w szufladzie. Małgosia, wyślij do mnie te kadry. Ja chętnie na to rzucę okiem. Tam się coś, jak dużo wyślesz, to myślę, że coś się uda wybrać. Także tak. Yy. Dobra, tyle jeśli chodzi, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o materiały Wasze fotoreporterskie. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Yy. A, to co miałem Wam powiedzieć. Dobra, przecież miałem to podsumować. Yy. Kochani, to z czym macie największy problem, i ja się po prostu strasznie zastanawiam, dlaczego macie z tym problem, yy. to jest zrozumienie, że materiał, który. Składacie fotoreportaż składający się z 8 zdjęć, to jest historia, która ma się czymś zacząć, ma mieć jakiś przebieg i ma się czymś zakończyć. Spróbujcie sobie zrobić takie zadanie. Może wezmę materiał, zróbmy sobie materiale, na przykład Maksymiliana. Zróbcie sobie takie zadanie bardzo proszę. I Czekaj, teraz może to jeszcze raz, ale to szybciutko, rachu ciachu i. I zaraz będziemy to mieli w tej formie w jakiej to było. I napiszcie, co, o czym jest każde ze zdjęć. Pierwsze zdjęcie. Weźcie sobie kartkę nie w tym momencie, ale zróbcie to sobie. Weźcie sobie kartkę, napiszcie, o czym jest pierwsze zdjęcie, o czym jest drugie, o czym jest trzecie, o czym jest czwarte, piąte i szóste. I potem sobie to przeczytajcie. Czy to wam się klei w opowieść? Jak czytacie książkę. E Krótki tekst, długi tekst, to przecież to się klei, a kapity się kleją. Jeżeli się wydarza jakaś historia, ktoś gdzieś idzie, coś robi, coś czegoś doświadcza, idzie dalej, to wszystko ma jakiś przebieg, prawda? Nie ma tam powtórzeń. Trzy osoby na koniu, nie piszemy trzy razy: Janek wszedł na koń, na koń wszedł Janek, Janek na koń wszedł, prawda? No nie, nie piszemy tego trzy razy, nie pokazujemy trzech akapitów tego samego. Wystarczy nam jedno zdanie, że Janek wszedł na koń i, i tyle. Dokładnie to samo dotyczy fotografii. Popatrzcie. To jest prosta historia. To jest historia pod tytułem Konkurs młodych talentów muzycznych. Z świetnego Czech Foto konkursu takiego jak nasze Grand Press Photo, to jest taki właśnie Czech Foto, czyli najlepsze zdjęcia czeskich fotoreporterów. I teraz zobaczcie sobie ten materiał w całości. Konkurs młodych talentów, prawda? Pierwsze zdjęcie. Drugie zdjęcie. Trzecie zdjęcie. Czwarte. Piąte. Szóste. Dziewiąte. Ósme. Dziewiąte. Koniec. Tak, to teraz od początku. I teraz sobie mówimy, co jest na zdjęciach. Pierwsze zdjęcie, co mamy, prawda? Ta rączka uchylająca rąbek, tutaj e, kotary. Mama trzyma córkę, skrzypaczkę, no i jakby wypycha ją na scenę. Pięknie otwierająca fota, prawda? Następne zdjęcie, tu ktoś oczekuje, jest, mam jakąś historię, będziesz trzecia. Uwaga, przygotuj się, za pięć minut wchodzisz, prawda? Czy tam losowanie, chyba było miejsce. E, gra artystka jury siedzi, czy nam rodzice z jury siedzą i słuchają oceniają prawda uff już po wszystkim możemy sobie na przykład to w, w, ten że tutaj jakaś informacja po lewej była już po wszystkim młoda artystka idzie sobie gdzieś tam eee, Artyści się przygotowują, bo tu akurat gra zespół, więc tutaj czytają nuty, jakaś fajna, nudzą się jak to dzieci, coś sobie tam robią. Po pokazujemy, że to trwa, prawda? Niech dzieciaki się nudzą. E tu mamy takie małe powtórzenia, ale w innym stylu, bo to może finał już jest, czyli już wybrali tych artystów i tutaj młodą artystkę jury zaprasza do jakiegoś drugiego przesłuchania. Wręczenie nagród, nie wszyscy uśmiechnięci, bo nie wszyscy na pudle. Jest smutek, nie udało się, rodzice yy, pocieszają i radość tych, którzy zwyciężyli z dyplomami, wychodzą. No, słuchajcie, no, banalnie prosta historia, w świetny sposób, yy, 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 świetny sposób sfotografowana. Rozumiecie, to jest po prostu od A do Z proste. Patrzmy trochę coś trudniejszego z Istanbul Photo Awards. Yy. Hmm, czekajcie, gdzie to było? 2000. Bo nie chcę wojennych fotoreportaży. E, 17. Chyba taki fajny materiał, by może to był 18. O, tak. Stack in Serbia. E, setki uchodźców z Afganistanu i Pakistanu. W jakichś tam złych warunkach, i tak dalej, mieszkają sobie gdzieś tam w, w jakimś yy, obuszonym domu towarowym w Serbii. Tyle. Zostawmy sobie. Tu nie ma jakby. Znaczy, to jest ważne, Tam te wszystkie. Zobaczcie. Yy, tekst opisuje sytuację, i to jest ważne, żeby go przeczytać, ale nie mamy na to czasu. Kto będzie chciał, to sobie wejdzie i sobie przeczyta. Zobaczmy materiał. To jest więcej troszeczkę zdjęć, prawda? Zobaczmy go. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, tak? Utknęli. To jest kluczowa sprawa. Ja, ja, ja o tym mówię, żeby pisać sobie tytuł fotoreportażu i robić w cudzysłowie podtytuł zdjęcia, żeby potem sprawdzać, taką kwerendę sobie robić, czy moje zdjęcia pasują do tytułu i czy czasem nie jest tak, że każde zdjęcie nie ilustruje całego tytułu, bo to wtedy znaczy, że mamy zdjęcia takie same o tym samym, prawda? E więc zobaczmy, utknęli, prawda? I teraz co mamy? Jakiś świat tam, hotel Highlife Downtown i tutaj gdzieś jakiś taki widać postindustrialny, spółzrujnowany, gdzieś przy ognisku grupa ludzi, ludzi prawda? Otwierający, otwierające materiał. Tu już mamy zbliżenie. Pokazuje środek, jakiś opuszczony, ktoś tutaj chłodny, znaczy zziębnięty, ktoś tu stoi, no, mroczne bardzo zdjęcie, prawda? Zbliżenie. Widzimy bohaterów. Widzimy twarze, brak nadziei, smutek gener kurde, smutek generalnie. Jakieś elementy codzienności, higieny, prawda? Tu się panowie myją czy coś. Utknęli, więc facet po prostu siedzi gdzieś, tu się obudził, albo kładzie się spać, pali sobie bardzo fajne zdjęcie nome, nome, nome. To mi zdjęcie trochę nie pasuje. Ja bym go tutaj w tym materiale nie używał, bo jest zupełnie z innej parafii, jeśli chodzi o y, wizualność. No ale coś zbierają: jakieś drewno, bo trzeba zapalić, bo zimno, tak? Y, tu gdzieś, znów na tym wysypisku, te okoliczności całe, znów widać trochę miasta, jest kolejny bohater. Y, jakieś wydawanie jedzenia: przyjechało auto, y, rozdawanie jedzenia, stoi, stoi, y, stoi kolejka i tak dalej. Y, Jedzą, siedzą, społeczność, atrakcyjne bardziej, bardzo wizualnie, taki filmowy kadr w ogóle super, utknęli, siedzą cały czas. No i coś, zdjęcie, które zamyka to w sposób fenomenalny, dosłownie i w przenośni, że tak naprawdę są w pewnym więzieniu, są w sytuacji absolutnie patowej, nie, mo, nie ma dla nich przyszłości, nie ma ruchu ani w prawo, ani w lewo. No świetne, po prostu bardzo fajny materiał jest zro, zrobiony. Także, także tak to wygląda. Dobra. Chodźmy dalej. Zdjęcia pojedyncze, wasze. Pierwsze mamy tutaj pojedynek. Kuba wrzucił nam tutaj takie zdjęcie. Które jest lepsze i czy w ogóle dobre? No to w ogóle dobre nie. Kuba, no będę. Znamy się, więc prosto z mostu. No to jest, taki, to jest takie troszkę efekciarstwo. W sensie mam mało głębiostrości, nie zawaham mi się użyć. Ustawiłeś ją na rozbite szkło. Jakby zbieżna perspektywa, rozmyte postaci. Super, ale no o czym to jest? O, no nie, nie, kupuję. Nie, nie, nie kupuję. Nie kupuję, po prostu nie kupuje Czy kolor, czy czarno-białe? No, gdyby dobrze obrobić kolor, to yy, czarno-białe, to czarno-białe moim zdaniem byłoby tutaj fajniejsze. Bo ten kolor nie jest atrakcyjny za bardzo, chociaż ta czerwona bluza z turkusowymi yy, balustradami może by się broniła. Mi, wiesz, trudno mi się odnosić też, bo jakby ja to zdjęcie neguję tak, tak z gruntu, więc trudno mi się odnosić i, i mówić, które jest lepsze, skoro ja go w ogóle nie akceptuję. Ehm, no ale mówię, jeśli już, to po prostu wolałbym to zdjęcie. E, no, wolałbym to zdjęcie czarno-białe, także, że tak. No. Ehm tylko obrobione, tak? Żeby były czernie, żeby były biele, żeby były smoliste czernie, żeby były fajne biele też, żeby ta geometryczność wyszła tutaj bardziej, nie? Dlaczego? Może wytłumaczyć? bo to tak a priori nie akceptuję już. Dlatego, Że ta historia po prostu dla mnie jest trochę o niczym, no o rozbitym szkle. Wiesz, ona nie ma, żadnych, nie ma żadnych okoliczności przyrody, tak? Czegoś, co by w jakiś sposób zasadniało, że ty kładziesz akcent w postaci... No, małej głębiostrości, no to ty fotograf jako fotograf kładziesz na to akcent w jakiś sposób nam coś mówisz, bo taka mała głębiostrość oznacza dla nas, że ty nam przekazujesz pewien komunikat. Hej, ludzie, ja tutaj coś wam sfotografowałem, wy to skonsumujcie wizualnie. No ja to konsumuję i zadaję sobie pytanie, okej, OK, rozbite szkło, no i? i nie mam odpowiedzi, nie znajduję, tak? To wiesz, to wyobraźmy sobie okej okay, wyobraźmy sobie że jest jakiś deptak morski wszyscy chodzą na bosaka prawda i ty i gdzieś jest rozbita butelka ty ją akcentujesz chociaż nie chciałbym takiego takiego po prostu zarydynkowego akcentowania ale zderzasz nam pewne, zderzasz nam pewien przekaz tak ostre szkło delikatne stopy budujesz nam pewien dysonans taki że to trochę tak jak mówi się komuś a opa z po, yy, po yy, tablicy szkolnej yy, tam styropianem po szybie I ktoś mówi Jezus Maria, nie mów mi takich rzeczy to tak jakby wizualny, ten sam jest jakby nośnik emocjonalny wizualny, tak, że ja widzę te gołe, delikatne stopy i ostre szkło i myślę sobie, a tak jakby się, wiesz, fakier kładł na, na, na gwoździach, nie, że już coś się we mnie jeży i to wtedy to myślę, że mogłoby nawet mieć sens, to by można było wtedy kupić, ale w tym wymiarze, no nie, no zdjęcie o szkle, nie. Dobrosława. Dobrosława nam taką oto Walencję Grudniową zaprezentowała. Lodowisko, ale widać, że jest zaniedbane strasznie. Muszę do Polski przyjechać, jak się o lodowiska dba. Na lodowisku można zrobić super zdjęcia, ale jest jeden warunek. W którą stronę patrzą ludzie? W tą, w tą, w tą, w tą, w tą, w tą. W tą. Tych, którzy patrzą w przeciwnym kierunku, jest mało. I teraz y, można do tego podejść. No, zrobić ładne zdjęcie ludzi na lodowisku. Tu akurat no, nie, nie, nie sądzę, żeby to się udało, szczególnie, że lodowisko masz w cieniu. Tu masz światło, więc, więc tu widać, już ten wypał się zaczyna robić. Nie, nie do końca. Drugi sposób, czy też moje podejście, takie, które ja bym chciał tutaj zastosować, to tak skonstruować kadr, żeby Osiągnąć efekt absurdu polegający na tym, że będziesz miał, miała ludzi przed, poprzetykanych, czyli rozseparowanych, bo tu fajnie są rozseparowani, nawet ten pan jeden, który patrzy w drugą stronę, jest rozseparowany, tu prawda jest rozseparowanie, fajnie to wszystko wygląda, ale. Musiałoby to polegać na tym, że miałaby być grupę ludzi, gdzie jedni patrzyliby w prawo, jechali drglewo, w lewo, drudzy w prawo. I pewien paradoks, może dłuższym obiektywem sklejenia, bo tu jest ten problem, no, że wszyscy jadą w jedną stronę, potem jest zmiana, jadą w drugą stronę, oczywista, oczywistość. Więc tu może długim obiektywem, tak żeby więcej postaci albo gdzieś na zakręcie, gdzie, gdzie jakby łatwiej jest skleić te dwa plany, do, no, pokazać taką paradoksalną sytuację ludzi jadących w różnym kierunku w tych różnych pozach, bo lodowisko jest komiczne, no bo jedni potrafią jeździć, ten ruch łyżwą mają super, a inni tak jak tutaj, widzisz, ten młody, ten na kolanach, tutaj tatuś, że tu jest, ta, tutaj skasuję teraz to, tutaj w tym obszarze jest jakaś fajna energia, prawda? No, jest fajna energia. Tyle, że no musimy mieć coś, to co robi wam fotografię, bo będę dzisiaj o tym mówił na koniec dzisiejszego spotkania: że yy, fotografia nie polega na tym, żebyśmy pokazywali, jak wygląda rzeczywistość, tylko polega na czymś zupełnie, zupełnie innym. No nie jest interesujące pokazywanie rzeczywistości, tylko raczej jej filtrowanie i, i, i yy, ym, pokazywanie, tak jak my ją tak widzimy, albo pokazywanie jak w fotografii streetowej jakiegoś absolutnego absurdu, bo jakby tutaj ten obszar streetowy gdzieś, gdzieś mi się ym, obija o oczy. No więc tak. Chodźmy dalej. Ania. Ania nam taką to zaprezentowała Panią bardzo ładną, tongijską. Drodzy Państwo, obrabiajcie zdjęcia. Ja sobie byłem i postanowiłem to zdjęcie obrobić. Gdzież my to mamy. O. No i to zdjęcie rzeczywiście może, może wyglądać tak, jak to Ania sfotografowała. No ale. Wystarczy je obrobić i to bez naprawdę jakichś nie wiadomo jakich no, efektów, po prostu normalnie, żeby zdjęcie wyglądało zupełnie inaczej, prawda? Zobaczcie, to jest naprawdę mm, pięć ruchów suwaczkiem. Yy, tak naprawdę to, co się powinno zrobić, z obróbką zdjęć, to, co się pod powiększalnikiem powinno zrobić. No, generalnie to, co w fotografii się robić, zawsze powinno, bo surowka no, nie jest tym, czym na czym nam zależy, zwłaszcza, że ja to zawsze opowiadam. Zresztą był o tym materiał, hello, teraz o świetle i o tym, jak w ostrym świetle fotografować tam było. Powiedziałem Wam, że osoby, które mają ciemną karnację, ciemną skórę, aparat zawsze wyciąga tą skórę, próbuje do 18% szarości rozjaśnić. No i generalnie ja zawsze nie doświetlałem, nie doświetlałem ciemne. Generalnie ciemne się. W tym momencie, jak się nie doświetli, to wychodzi super, a, a, a na przykład śnieg zawsze jak na śniegu fotografuję, to prześwietlam, bo tu jest dokładnie odwrotny efekt. Więc, więc no, proponuję, kto, kto ciekaw, to zapraszam do, do kursu Lightrooma, tam yy, yy, różne rzeczy dotyczące obróbki też portretu pokazuje. Można też oczywiście popatrzeć na to, jak na czarno-białe zdjęcie i... I, I spróbować po prostu y, obróbki czarno-białej, i ona, też jest, ona też, jest, i też jest fajna. Więc ten kierunek polecam zawsze obrabiać zdjęcia. I tu naprawdę nie ma wielkiej filozofii. Tu jest pięć ruchów suwaczkiem w obszarze basic, w zasadzie nic więcej, tylko troszeczkę oczy roz, rozjaśnione, bo przyciemnione po prostu giną gdzieś tam, giną gdzieś tam, giną gdzieś tam w, 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 w oczodoła Polecam, polecam naprawdę, bo szkoda, szkoda tracić. Yy, a zwłaszcza, że materiał jest prawdopodobnie raf, więc masz, masz wszystko, co, masz wszystko, co jest, jest potrzebne, tak? Sam portret ładny, no pani jest bardzo atrakcyjna, yy, ma piękną twarz, yy, super fryzurkę, więc, więc no, jakby tutaj no, masz gotowca, tylko trzeba to troszeczkę lepiej przygotować. Renata. Renata była sobie pojechała do Armenii. Armenia jest też na mojej liście. Nie wiem, czy w tym roku się uda, ale. I droga Renato, to co ja widzę od razu, to też straszne plastiki. Tu jest, popatrzcie, ta sama sytuacja. W związku z tym, że jest bardzo, bardzo yy, dużo ciemnego, to zdjęcie powinno być jeszcze, jeszcze bardziej niedoświetlone. Tutaj powinniśmy korektę na minusie. Minus 1, powiedzmy, EV zrobić jak nic. Ale pallicho to się da, jak jest nie ma przepałów, to się da wyciągnąć w, w Lightroomie. Ale co jest istotne, yy, No widząc te płaty cudownych tych chlebków, tych PIT yy, yy, gdzieś tutaj, yy, widząc panią, która tak sobie fenomenalnie tutaj działa, no i te plastiki nieszczęsne. To do przodu, do przodu, do przodu, bliżej, szerszym kątem, nie wiem ile tutaj jest, jaki to jest obiektyw, 14 mm, tak? Czyli to jest OLEK, czyli 28, no to nawet dałoby radę, 24 byłoby lepsze, ale 28 dobra. Zrobić na pierwszym planie, troszeczkę przejaskrawić szerszym kątem te, te wielkie placki i panią gdzieś w rogu umieścić tego wszystkiego z, z tym jej, z tym jej całym zestawem, który sobie, z którym sobie tutaj radzi. Także, no. Takie takie rozwiązanie bym takie rozwiązanie bym proponował. Także tak. Dobra. Marcin. Marcin nam tutaj się przywitał. Bardzo fajnie, że jest nowy, jest pierwszy post na grupie. Super. Więc od razu bierzemy go na warsztat. Masz kurczę wszystko. Już abstrahując, abstrahując od, od autentyczności, nieautentyczności tego y, 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 świata, chciałem powiedzieć majów, yy, yy, bo jesteśmy w Afryce, a nie w Ameryce Południowej. Yy. Masz super światło, masz super to, to, to yy, zamglenie takie z, 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 z pyłem. Masz świetną ekipę, malownicze miejsce z tymi domami, dwoma i, i, i z drzewem. I teraz tak, albo robisz reporterkę, albo robisz taki portret zbiorowy. A to jest takie zdjęcie gdzieś na granicy. Ani to portret zbiorowy, ani reporterka, bo jesteś za daleko, bo to jest podgląd takie podglądanie bardziej. E, więc co zrobić w takiej sytuacji? albo po prostu ich poprosić i zrobić taki portret sesyjny, stoją sobie, um, stoją sobie i, i, i panowie i bo tu widzę sami panowie um, i pozują. Um, no albo zrobić reporterkę, czyli wejść tam do tego środowiska na chwilę, jeżeli byłyby takie możliwości oswoić, żeby nie zwracali uwagi i wykreować po prostu zdjęcie, które będzie opowiadało jakąś historię. Opcje są dwie. Jesteś gdzieś pomiędzy, jesteś za daleko i jesteś gdzieś pomiędzy, pomiędzy jedną rzeczą a drugą. Tak to widzę. Super, bardzo fajne odbicie. Tylko drodzy Państwo, powtórzę o tym jeszcze raz. Nie informujcie nas, gdzie jesteście i co robicie, bo zabieracie swemu zdjęciu moc. To jest coś, co powinno na tym zdjęciu być. A to wszystko powinno z tego zdjęcia wylecieć poprzez kadrowanie. czy Najlepiej w czasie fotografowania, e ewentualnie w postprodukcji. Tak? Patrzcie, jak to super wygląda. Tutaj, te światła. Tu mamy ten cały budynek po drugiej stronie. Tu mamy autora, który fajnie się schował, ustawił się. To fajna zabawa z, z maską, po prostu rewelacja. E no, tu mamy jakąś historię, po prostu mega. To się czyta jak książkę, bo tu jest tyle warstw. Bardzo fajnie zgometryzowane, no ekstra, tylko mówię bez pokazywania, że to jest witryna. Odbierajcie rzeczą ich pierwotne znaczenie. Wiem, że to już brzmi jak slogan, ale taka jest rola też fotografii. Super. Agnieszka, z naszych warsztatów biegłorocznych berlińskich, bardzo fajne, bardzo fajnie wygląda tutaj to sklejenie planów z tymi liniami, zgometryzowanie tego. Pani w pani, i taka podwójna ekspozycja wydawałoby się z odbiciem ekstra. Podoba mi się. E, super. Tu w kategorii odbić też bardzo fajne zdjęcie. Zobaczcie, ile no, tu jest planów, jak to fajnie jest. E, przez te, przez te zdjęcia, po prostu wystawę, która odbija się w przestrzeni ludzi, którzy gdzieś tam są na innych zdjęciach, budynek, który jest w przestrzeni dalej, ludzie, którzy przechodzą. Jedyne co, a Anko, droga, to rada, żeby w takiej sytuacji mieć świadomość tego, że robisz zdjęcie i tak sfotografować, żeby tego nie było widać albo aparat z biodra wtedy inaczej się rzuca w oczy albo stanąć tak żeby się nie odbijać w tym miejscu ale polecam po prostu znalezienie sobie metody takiej żeby nas nie było widać tam fajnie było grane na poprzednim zdjęciu tutaj trochę to nie, nie, nie do końca nie dyskredytuje to oczywiście tego zdjęcia byłoby lepiej po prostu byłoby lepiej bardzo fajny minimalizm super wygląda jak z drona rzeczywiście Fajnie z tymi zielonymi zapałkami, bo to trochę jak makroskala wygląda. Bardzo mi się podoba. Paweł. Yy, super Dorota. Fajnie ten, 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 ten świat yy, Arabii Saudyjskiej jest podzielony. Jedyne co, to ja tutaj jestem orędownikiem, żeby to jednak było. Tutaj symetria robi robota. Żeby nie, nie przełamywać tej symetrii, żeby to sfotografować idealnie. O, Proszę Państwa, bardzo klikło, żeby, żeby to sfotografować idealnie na samym środeczku, tak żeby, to, tak żeby to było po prostu te dwa światy odbite w tym, no, żeby to było idealnie, bo to wtedy ta geometria dodaje nam mocno, mocno takiego elementu absurdu. Kiedy ona jest właśnie symetria, mówię geometria, symetria, kiedy ona jest potrzebna, to ją używamy, kiedy nie, to jej nie używamy. Tu jest akurat nam potrzebna. Świetne, Marta. Świetne, bo trzeba się zastanowić. Fajny zabieg. Bardzo mi się podoba. Piotr napisał inteligentne. Dokładnie tak, inteligentne. Tomek. Bardzo fajny portret. Bardzo fajny. Ja bym to panią wolał bez uśmiechu. Wolałbym mieć ten taki to takie zwykłe tak zwane spojrzenie. Ja bardzo często dążę do tego. Znaczy zawsze w portretach dążę, żeby nie mieć zdjęć z uśmiechem. Oczywiście przechodzę przez etap fotografowania uśmiechniętych pań, panów, generalnie portretowania uśmiechniętych osób, a może tak lepiej? Niemniej jednak moment, w którym przestają być uśmiechnięte, czyli jakby ta prawdziwa twarz wychodzi. Ja nie mówię, że uśmiech nie jest prawdziwy, ale uśmiech jest tendencyjny, a, a to takie stonowane spojrzenie jest, 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 jest moim zdaniem ciekawsze. Ale fajne, bardzo fajnie. Super kolor zrobiony tutaj. Ta zieleń piękna jest bardzo fajnie, pani wygląda. Marek Ekstra, fajny. Minimalizm wakacyjny. Podoba mnie się to. Rytmy bardziej. Może minimalizm to nie jest, ale, ale fajnie wygląda tutaj. Tylko obróbka Czarno-biała leży. Obróbka Czarno-Biała leży. W większości was obróbka czarno-biała leży. Naprawdę zainwestujcie, w kursie zaawansowanym jest cała sekcja czarno-biała. Będziecie robić super czarno-białe zdjęcia. Gwarantuję. Mój kurs Lightrooma. Polecam. Drodzy, no i co? I zdjęcie tygodnia. Kto obstawia. Ja tutaj taki przerywnik specjalnie daję, bo ostatnio się zagolapowałem. Więc teraz pytanie do Was. Ja sobie tutaj zmieniam jedną rzecz i już zaraz do Was wyjdę, wrócę, a wy teraz zgadujcie, kto jest ze zdjęciem tygodnia. Tu mi się jedna rzecz. Hmm. Kto jest ze zdjęciem tygodnia? Oj, trudny wybór dziś. No dobra, trudny wybór dziś. Czy my w ogóle jesteśmy. Jesteśmy, dobra. Trudny wybór dziś. Yy, gdzież ja tutaj mam. O! Małe zielone drzewka. Dobra. Pies. Zdjęcie z pieskiem. Kopenhaga, Marta, odbicie w szybie tam, gdzie pani fotograf trzyma aparat. No, ciekaw jestem, ciekaw jestem waszych zdań. plan Arabia Saudyjska, ładnie napisane, wizja szklanych domów z Arabii Saudyjskiej. Drodzy, no ciekaw jestem czy zgadniecie, no ale to już nie będę was trzymał niepewności dłużej. Wracamy na lewy monitor End. The winner z Kopenhaga idzie do Anki, zdjęcie tygodnia. Gratulacje, brawa i w ogóle Sp y, spontaniczne brawa. Ktoś zgadł był? Super, super. Y od razu bardzo Was serdecznie. Zachęcam, jak się wam podobało, bo przechodzimy do tematu tygodnia, do tego, co napisałem dzisiaj o fotografii i jej, o jej ograniczeniach. Słuchajcie, naprawdę fotografia, tak syntetyzując, Proces fotograficzny to jest pójście jednym torem albo drugim. Nie ma innego. Pierwszy tor to jest próba wygrania z ograniczeniami, z którymi związana jest fotografia, bo dlaczego fotografia ogranicza? Bo trójwymiar zapisujemy na dwóch wymiarach, bo oglądamy ruch, nam mózg nam różne rzeczy podpowiada, a Zapisujemy obrazek, który jest nieruchomy. Oglądamy panoramę racławicką, a potem widzimy coś, co jest relatywnie małe. Czyli tak naprawdę jest to totalne ograniczenie. Przestrzeni formalne. I teraz są fotografowie, którzy, szczególnie ci, którzy zaczynają swoją karierę, którzy próbują wygrać z tym ograniczeniem w ten sposób, że próbują na zdjęciu odtworzyć rzeczywistość, na którą patrzą. I to jest. No, Absolutnie niemożliwe, nie ma takiej możliwości. Nie da się w żaden sposób odtworzyć tego, co my widzimy. Nie ma takiej możliwości. No czasami się udaje zdjęcie, coś, że nastrój ma, że podobnie, ale jak ktoś mówi, no rzeczywiście tak było, to mówi dlatego, że tam był i w głowie ma to, co widział i czuł, a nie to, co widzi na zdjęciu. Przenosi swoje emocje na zdjęcie. Nie da się odzwierciedlić rzeczywistości, da się ją podrobić, tak naprawdę. my. Podrabiamy rzeczywistość. Więc pójście w fotografii na próbę odzwierciedlenia rzeczywistości jest absolutnie pójściem na manowce, skazanym na porażkę. Jeżeli im prędzej sobie to uświadomimy, tym zaczynamy myśleć o drugiej drodze. Czyli jak wykorzystać ograniczenia. Jak wykorzystać to, że to jest obraz migawkowy, że on się zatrzymuje? I teraz popatrzcie, cały street jest oparty na wykorzystaniu ograniczenia. Przecież w fotografii ulicznej tą jedną klatkę, którą my wybieramy, to jest pewna umiejętność zauważania tej jednej klatki, którą wybraliśmy. Tak naprawdę my tej klatki nie widzimy. Często ona powstaje w procesie. My wiemy, że musimy dokonać pewnego procesu wielokrotnych zdjęć, bo tu się pojawi ta klatka, bo jesteśmy wykształconymi fotografkami, fotografami ulicznymi i wiemy, że taka szansa jest. I my stosujemy naszą socjotechnikę, jakąś metodologię działania, żeby tą jedną klatkę wyłapać. Prawda? Czyli my te ograniczenia absolutnie, absolutnie. Wy wykorzystujemy. I to jest absolutnie, po raz szesnasty powiem to samo słowo, kluczowa sprawa w fotografowaniu. Żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie można walczyć z ograniczeniami, bo nie da się ich przeskoczyć, tylko trzeba zacząć je wykorzystywać. Prawda? Zobaczcie ten kogut na, u Georgia na, na, na zdjęciu, które oglądaliśmy dzisiaj w prześwietleniu. To, czy on to widział? No nie, nie widział tego w ten sposób, ponieważ nasz wzrok renderuje cienie, czyli on nie widział tego w takim kontraście, on nie miał tam konturówki. To jest ograniczenie, które daje materiał światłoczuły, ówcześnie jeszcze jakiś tam yy, slajd, na którym on fotografował, że zdjęcie było kontrastowe. Że było tak dużo światła, że zrobił korektę ekspozycji, albo światło mu podpowiedział, że przyciął wszystkie świat cienie, które sprawiły, że się wyrysowała tam konturówka. Czyli on wykorzystał ograniczenie. Wykorzystujcie ograniczenie. Żeby wykorzystać ograniczenia, trzeba perfekcyjnie jakby zrozumieć, na czym polega filozofia obrazu. Tego obrazu w tej klaterzce, który rejestrujemy, filozofia rozumiana jako techniczna część, w sensie jak my to fotografujemy, jakie są ograniczenie aparatu, co można zrobić, na czym polega korekta, na czym nie, długie czasy, krótkie czasy, rozmycia itd. itd. Czy poznanie tych wszystkich technik, których się uczymy na warsztatach, jednych, drugich, trzecich, a potem tego w twórczy sposób wykorzystanie i włożenie tego właśnie własnego ja. Czyli bardzo mocno nas ogranicza proces fotograficzny, a my go musimy wykorzystać, a nie z nim walczyć i próbować zrobić fotorealistyczne zdjęcia. Fotorealizm w postaci, nie wiem, Lightroom, Photoshop i te krajobrazy, które wszędzie oglądamy, które są tak po prostu renderami już, nie da się na to patrzeć już na współczesną fotografię krajobrazową. Naprawdę, niech ten naturalizm w fotografii wraca, bo, bo to, co jest współcześnie, jest po prostu nie do oglądnięcia. To jest tak słodkie, tak cukierkowate, że, że masakryczne jest po prostu. Ale to jest próba pokazania jakiegoś świata no, 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 na opak zupełnie yy, i zamiast wykorzystywać ograniczenia, to, no, to jest jakby jeszcze krok dalej. Pokazanie po prostu fotorealizmu w takim wymiarze, który jest no, dla mnie absolutnie nieakceptowalny. No to nie, nie. Inaczej to powinno wyglądać. Hmm. Tyle na dziś. Już się nie będę więcej mądrzył. Nic więcej tutaj nie, wam nie, nie, nie mówił. Ewa pisze, że niektórzy obstawiali, to rozumiem, że, że, że zdjęcie brawo chyba nikt nie zgadnie, no Kopenhaga się pojawiła, gratulacje Bata Kroszka trafiła, tak właśnie Anka dziękuję, super, ja też dziękuję Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za dziś, dziękuję za to, że jesteście jak ktoś ma ochotę, podobają mu się spotkania, to oczywiście bardzo proszę tam te lajki, wszystkie kciuczki zapisać się, żeby, żeby tam Kliknąć subskrypcję. kto się subskrybuje, dzwoneczek, żeby dostawać informacje. Jak ktoś mi chce kupić kawę, to bardzo dziękuję, lubię kawę. Pod filmem jest przycisk do wsparcia kanału. Tutaj osoby, które mnie wspierają, mają taką specjalną ikonkę. Ja wam bardzo za to, za to wsparcie dziękuję, bo bez was by tego wszystkiego nie było, więc nie ma to tamto. Będę o tym pisał jeszcze. Zwolniło się z przyczyn losowych jedno miejsce na naszych warsztatach. W Interior islandzki, jak ktoś chce się wybrać. Trzy największe perły interioru islandzkiego. Jedziemy na początku sierpnia. Wyjazd taki, gdzie będziemy chodzić, fotografować, ale na lekko chodzić, nie jakoś wysiłkowo. To ja będę informacje na grupie puszczał. Ktoś ma ochotę się z nami wybrać na, na 10-dniowy wyjazd na Islandię, to zapraszam bardzo serdecznie. Także tak. Dzisiaj o 22.00 za 5 minut zaczyna się premiera. Nowego odcinka tutoriala Nikon czy Fuji. Zachęcam Was bardzo serdecznie. No i co, i trzymajcie się ciepło. Dobrej zimy. Widzimy się już za tydzień. Cześć.